W 2016 roku Nagrodę Nobla zdobyła grupa naukowców, którzy za pomocą skomplikowanych obliczeń udowodnili istnienie czwartego wymiaru. Czy to znaczy, że stoimy u progu nowego świata i wkrótce będziemy mogli być niewidzialni lub przechodzić przez ściany? Zgodnie z teorią czasoprzestrzeni, przestrzeń ma trzy wymiary. Jest też jeden wymiar czasu, ale dziś nie będziemy o nim mówić. Aby zobrazować sobie świat w czterech wymiarach, zaczniemy od rzeczy prostych i przejdziemy do bardziej złożonych, odkrywając, jak wyobrażać sobie światy z dodatkowymi wymiarami. Mówiąc ogólnie, wymiar to kierunek, w którym może poruszać się obiekt. Świat o zerowej liczbie wymiarów jest tylko punktem. Jeśli możliwe jest poruszanie się w lewo i w prawo, to przestrzeń stała się jednowymiarowa. Jeśli możemy poruszać się w górę i w dół, to przestrzeń stała się dwuwymiarowa. Jeśli punkt porusza się głębiej, wtedy ten świat, tak jak nasz, jest trójwymiarowy. Czy trudno sobie wyobrazić, jak żyłoby się w przestrzeni o mniejszej liczbie wymiarów? Zapytaj kierowcę, który utknął w korku, czy czuje się dobrze w swojej przestrzeni o zerowych wymiarach. Albo spytaj linoskoczka, czy jest mu wygodnie w jednowymiarowej przestrzeni, skoro może bezpiecznie poruszać się tylko w lewo i w prawo. Dwóch linoskoczków może się spotkać wzdłuż liny, ale nie będą mogli się minąć. I nawet jeśli ułożymy linę w okrąg, przestrzeń wciąż będzie jednowymiarowa. Oczywiście ludzie w takich i podobnych sytuacjach znajdują się w określonym miejscu, w określonych współrzędnych, a pozostają trójwymiarowi jak ich świat. Jednak ze względu na okoliczności postrzegają świat przed sobą w tym konkretnym momencie jako mniej niż trójwymiarowy, bo inne kierunki ruchu są dla nich niemożliwe, nieefektywne lub wręcz niebezpieczne. Podobnie dzieje się, gdy obserwujemy trójwymiarowy obiekt, bo nie widzimy tego, co jest za nim, ani jego tylnej strony. W tym przypadku trójwymiarowość świata jest w pewnym sensie złudna. W rzeczywistości przed nami znajduje się płaski obraz, mimo pozornej obecności głębi i tekstury. A w ogóle to czemu nie chciałem omawiać wymiaru czasu? Możesz rzucić piłkę w prawo i lewo, w górę i w dół, do przodu lub do swojego kumpla, ale nie możesz jej rzucić z dziś na jutro, bo nie byłby to już pomiar przestrzeni fizycznej. Skoro już znamy te różnice, wyobraźmy sobie przez analogię świat w czterech wymiarach. Łatwizna, nie? Wcale nie, bo wtedy, jak twierdzi australijski matematyk Matt Parker, trzeba by wyobrazić sobie wymiar prostopadły do istniejącego trzeciego wymiaru. Hipotetyczna osoba istniejąca w czterowymiarowym świecie mogłaby rzucić piłkę w jakimś dodatkowym kierunku, w którym nie tylko nie jesteśmy w stanie jej rzucić, a wręcz nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Choć ludzie wciąż tego próbują, bo są w stanie rozwiązywać równania z czterema lub więcej niewiadomymi, co pozwala spekulować na temat wyższych wymiarów. Według innego matematyka, Williama Thurstona, ograniczenia te są związane z faktem, że nasz mózg ewoluował w kierunku przetwarzania liniowych danych analitycznych w jednym obszarze, a kształtów geometrycznych w innym. A propos mózgu. Włoscy naukowcy Arthur Tozzi i James Peters twierdzą, że funkcjonuje on w czterech wymiarach. Wiemy przecież, że istnieje proces myślowy, choć nie widzimy, w jaki sposób i w jakim obszarze przepływają myśli. Skąd więc to ograniczenie? Pewnie stąd, że przetrwanie człowieka nie było w żaden sposób uzależnione od zdolności widzenia dodatkowego wymiaru, czyli powodem jest brak ewolucyjnej konieczności. Możemy jednak uzyskać pewne wyobrażenie o bardziej złożonym świecie i jego właściwościach dzięki pośredniej obserwacji. Zgodnie z wynikami dwóch uzupełniających się eksperymentów fizyków europejskich i amerykańskich, efekty przestrzeni czterowymiarowej nakładają się na naszą trójwymiarową płaszczyznę, powodując zniekształcenia. Można to porównać do cienia przedmiotu, który tworzy wyobrażenie o samym przedmiocie. Jeśli obiekty trójwymiarowe rzucają dwuwymiarowe cienie,
To, jak twierdzą naukowcy, obiekty trójwymiarowe mogą być cieniami obiektów czterowymiarowych, które pojawiają się w niższych wymiarach. Na tej podstawie spróbuj wyobrazić sobie, jak na przykład proces robienia na drutach lub stonoga wyglądałyby w czwartym wymiarze. Aby lepiej wczuć się w rolę mieszkańców takiego wszechświata, wyobraźmy sobie czterowymiarowy odpowiednik trójwymiarowego sześcianu lub tesseraktu. Rozważmy kwadrat i wszystkie jego boki. Są to linie na jednej płaszczyźnie. Kwadrat w przestrzeni odpowiada każdemu bokowi sześcianu, a w tesserakcie, który jest sześcianem w czwartym wymiarze, same boki są sześcianami. Aby taki narysować, trzeba wziąć dwa sześciany i połączyć ich rogi. Powstanie dwuwymiarowy rysunek trójwymiarowego rzutu czterowymiarowego sześcianu. Wygląda dziwnie, co nie? To dlatego, że jego obrót wygląda dla nas na zniekształcony. Wyobrażasz sobie, ile dodatkowych połączeń neuronowych muszą mieć istoty z takiego świata, aby znaleźć drogę do domu lub z niego wyjść? Nie mówiąc już o mieszkańcach dziesięciowymiarowego dekeraktu. Z nimi lepiej chyba się nie kłócić. Ale najpierw trzeba przynajmniej mieć pojęcie, że przed nami znajdują się obiekty o wyższym wymiarze. W 1884 w swoim bestsellerze Flatlandia ksiądz Edwin Abbott wyobrażał spostrzeżenia gości z bardziej złożonych wymiarów. Główna postać, kwadrat, żyje w dwuwymiarowym świecie Flatlandii i jest otoczony kołami, trójkątami i prostokątami, ale postrzega te inne kształty jako struktury o tych samych liniach. Aż pewnego dnia pojawia się tajemnicza kula. Dla bohatera wygląda ona jak koło, które najpierw się rozszerza, a potem zmniejsza w ten sam magiczny sposób, czyli jest widoczna tylko w przekroju. Aby kwadrat mógł zrozumieć, czym są inne kształty, które mają głębie, kula przenosi go z powrotem do jego świata. Rozumiejąc już wszystko, kwadrat nagle zadaje kuli pytanie. Ale co jest poza tym? Podobnie jak kwadrat na początku opowieści, nie możemy sobie wyobrazić świata z dodatkowym wymiarem, ale możemy się domyślać, co może się tam przydać. Wyobraź sobie, że ktoś taki jak kula nas tam zaprosił. Pakuj walizkę. Po pierwsze, potrzeba osłony termicznej. Nie chcesz przecież poparzyć się w czwartym wymiarze, w którym, jak twierdzi fizyk Richard Morris, planeta zaczyna wirować w kierunku Słońca z powodu braku równowagi między grawitacją a siłą odśrodkową utrzymującą ją na orbicie. Zrezygnuj z soczewek, bo światło będzie nieprzewidywalne, gdy dodasz kolejny zestaw współrzędnych prostopadłych. Dobrze byłoby też mieć siatkówkę w kształcie kuli, a nie dysku, więc nie krępuj się zabrać trzeciego oka, jeśli je masz. Zatyczki do uszu, według Clifforda Pickovera, autora książki Surfowanie po nadprzestrzeni, uchronią cię przed nieprzyjemnym hałasem, w jaki zamieniają się fale dźwiękowe w parzystych wymiarach, ale na pewno nie ułatwią ci zrozumienia współtowarzyszy. Uważaj, żebyś nie potknął się o sznurowadła, które rozchodzą się w kilku kierunkach naraz, bo rozwiążą się, tak jak sznurek zwinięty w pętle prostuje się, gdy podnosisz go ze stołu. Żeby mieć pewność, że nie pomylisz się co do wymiaru, weź przykład z niemieckiego astrofizyka Johna Zollnera i przeprowadź test kontrolny, powielając jego eksperyment ze złożonym sznurkiem, dwoma drewnianymi pierścieniami i muszlą. Jeśli zawiązałeś węzeł na sznurku bez przerywania pętli, połączyłeś i rozłączyłeś pierścienie oraz owinąłeś muszlę w przeciwnym kierunku, gratuluję, jesteś w czwartym wymiarze. Czy od tego wszystkiego zaschło ci w gardle? Lepiej zawczasu napij się wody, bo w tym miejscu może jej nie być. Atomy wodoru staną się niestabilne z powodu działania dodatkowego wymiaru i sił kwantowych. Ale stamtąd możesz wziąć dla kumpli butelki Kleina, z których każda ma tylko jedną stronę, bez wewnątrz czy zewnątrz. I nie ma granic, a więc zawiera siebie i przechodzi przez siebie jednocześnie, nie robiąc żadnych dziur. Mając spakowaną walizkę, można ją teraz zamknąć i... zapomnieć o niej do następnego razu, bo w punkcie kontrolnym wciąż nie będzie można przejść między wymiarami.
co nie pozwala nam przekroczyć tej granicy? Według jednej z wersji, zamrożenie trójwymiarowości przestrzeni, które nastąpiło w pierwszym ułamku sekundy po wielkim wybuchu, gdy wszechświat zaczął stygnąć, a ciśnienie w kosmosie, zależne od temperatury wszechświata i liczby pomiarów przestrzennych, osiągnęło maksimum, co uniemożliwia nam przejście do innych wymiarów. Podsumowując, nie możesz ani fizycznie przenieść się do przestrzeni czterowymiarowej, ani nawet sobie tego wyobrazić. Ale z drugiej strony można uzyskać pewne pośrednie wskazówki na temat jej struktury. A kto wie, co te odkrycia przyniosą nam następnym razem. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, aby włączyć powiadomienia o nowych filmach i poleć nas znajomym.